pociągiem w górę, na Mazury albo nad morze. Dzisiaj w życie wchodzi wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Dla pasażerów z Poznania, którzy chcą dotrzeć nad morze, najistotniejsze mogą być kursy pociągiem Intercity Krakowianka. Skład będzie jechał z Krakowa do Kołobrzegu przez stolicę Wielkopolski. Podróżujący z Poznania w góry będą mogli skorzystać natomiast z pociągu Intercity Podhalanin, kursującego ze Szczecina do Zakopanego. Średnio dziennie kursować będzie aż 436 pociągów PKP Intercity. To aż o 11 więcej niż w 2019 roku, czyli w ostatnim sezonie przed pandemią. Zwiększona liczba kursów do miejscowości turystycznych ma pomóc pasażerom w łatwiejszym dotarciu na wyczekane wakacje. Zmian jest jednak na tyle dużo, że w największych miastach Polski dzisiaj i jutro mają dyżurować mobilni informatorzy. Będą oni pomagać ustalać dogodne przesiadki czy odnajdywać odpowiedni peron. Zmiany szykują się jednak nie tylko dla podróżujących na dalekich trasach. Od dzisiaj zmienia się również rozkład jazdy kolei wielkopolskich. W innych niż do tej pory godzinach będzie kursować między innymi część pociągów na trasie Poznań-Wolsztyn czy Jarocin-Gniezno. Zmiany szykują się także dla tych, którzy zamierzają podróżować z poznańskiej Ławicy. Od jutra dotychczasowa strefa Kiss and Fly przy budynku lotniska staje się strefą płatną, a opłata za postój będzie wynosiła 5 zł za czas do 10 minut. Port lotniczy wprowadza w zamian całkowicie bezpłatną strefę, ale oddaloną od terminala o 2 minuty pieszo, co dla starszych podróżnych czy osób z ciężkim bagażem może być sporym utrudnieniem. Zmian przed nadchodzącym okresem wakacyjnym jest całkiem sporo, dlatego jeśli ktoś z Państwa wybiera się w podróż w najbliższym czasie, warto najpierw dokładnie sprawdzić zarówno rozkład jazdy PKP, jak i wszystkie warunki dotyczące podróżowania z poznańskiej Ławicy. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.